To witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Wisły Kraków z Arką Gdynia. Ze mną jest trener drużyny Maciej Stolarczyk. Może zacznę od tego, jak wygląda sytuacja medyczna zawodników. Zoran Arsenicz, Tibor Halilowicz i Matej Palczyc nadal są kontuzjowani i są w trakcie rehabilitacji. Mateusz Lis uległ urazowi stanu kolanowego oraz stawu skokowego i w zależności od postępów rehabilitacji będzie pod opieką medyczną około 2-3 tygodni na dzień dzisiejszy. I teraz może poproszę trenera o komentarz przed meczem. Na początek tak, jestem trochę spocony delikatnie, bo to związane jest ze stresem przed meczem oczywiście i z tym, że mieliśmy przed chwilą trening. No cóż, jesteśmy po okresie 5 tygodni przygotowań do ligi, które przebiegły w moim odczuciu pozytywnie. Grupa zawodników, z którymi miałem możliwość prowadzenia zajęć, rzeczywiście oddała to, co miała najlepszego. W tym momencie w pełni przygotowała się do pierwszego meczu i cieszy mnie fakt, że ta grupa zawodników kontuzjowanych jest coraz mniejsza. To tyle tak pokrótce, jeśli chodzi o przygotowania. Wiadomo, że zespół jest w trakcie przebudowy, bo odeszło od nas w trakcie sezonu poprzedniego. Tak jak oglądałem tą listę, było około 10 zawodników więcej niż w tej chwili. Zespół jest w trakcie przebudowy i wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaki to jest moment, ale tego w żadnym wypadku nie dało się odczuć na zajęciach, bo zawodnicy byli za każdym razem na 120% zaangażowani. Przepraszam jeszcze raz za mój głos, bo to wygląda, ale pracujemy od początku do końca na 120%. Dobrze. No dobrze, no to może zachęcam do zadawania pytań, tylko mam jeszcze prośbę, czy mogą się Państwo przed pytaniem przedstawić? Michał Pniolarów, Kraków. Panie trenerze, większa niepewność przed tym debiutem w Ekstraklasie trenerskim, czy większa niepewność była, jaka musiała podejmować decyzję, czy propozycje Wisły przed kilku tygodni przyjąć? Nie rozgraniczałbym tak tych dwóch rzeczy. Niepewność. Ja myślę, że każdy trener czuje przed meczem delikatną tremę, bo jest to naturalne chyba w tym, co się robi. Mamy pierwszy mecz i każdy rzeczywiście chciałby jak najlepiej do tego meczu być przygotowanym. Zdaję sobie sprawę, że Arka jest po zwycięstwie na Łazienkowskiej. Rzeczywiście zaprezentowała się bardzo dobrze. Zdobyła super puchar, strzeliła tam 3 bramki. I na pewno jest to rywal wymagający. To pokazał w tym meczu przed tygodniem. Ale my gramy w domu. Jesteśmy tutaj na miejscu, na remonta. I my mamy swoje założenia przedmeczowe, które będziemy chcieli jutro zrealizować. Kamil, ja chciałem zapytać to, o czym pan ten wspomniał, czyli granie na Raymonta i niepewność, która jednak była przez kilka ostatnich tygodni, jakoś zaburzała plan przygotowań, tak sportowo? Nie, już to wspominałem wcześniej w rozmowach z dziennikarzami, że my skupialiśmy się na tym, żeby przygotować się jak najlepiej do sezonu. Mieliśmy za każdym razem zapewnienie władz klubu, że to jest proces przejściowy, że finalnie i tak będziemy tutaj na Raymonta. Także my skupialiśmy się na tym, żeby jak najlepiej się przygotować do sezonu i być na 100% gotowym, bo te problemy tak naprawdę mocno medialne mogą być rozwiązane w ciągu jednego dnia, a kwestia przygotowań, gdybyśmy to zaniedbali, to byłby to proces, który trzeba byłoby naprawiać w dłuższym okresie. Także my przygotowaliśmy się zgodnie z tym, co zakładaliśmy i ten plan realizowaliśmy. Proszę bardzo. To już Liga Stunnik Sport. Pamiętasz się też Kaspra Horoszka w tej sytuacji, bo miałeś to wypożyczenie do Rakowa Częstochowa, czy kontuzja Mateusza Lisa wstrzyma ten transfer? Tak, wstrzyma ten transfer, bo rzeczywiście kontuzja Mateusza spowodowała, że musieliśmy Kacpra zatrzymać tutaj u siebie. Taka jest sytuacja akurat życiowa, a wśród bramkarzy jest to tyle specyficzna pozycja, w której czasami potrzeba
odrobiny szczęścia do tego, żeby stanąć między słupkami, a my z kolei nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie mieć tutaj na tej pozycji, nie być zabezpieczony. Dlatego Kacper zostaje z nami. Michał, teraz przeglądu spacer do pani trenerze, bo z tego co się orientuję, nie tylko Lis miał w tym tygodniu problemy z bramkarzem, że troszkę tam akurat na tej pozycji mieliście kłopoty. No ale czy przede wszystkim, czy Michał Buchalik jest tak przepracował ten okres przygotowawczy, żeby był gotów i dostanął bramce? Michał również tutaj, jak wspominam o wszystkich zawodnikach, naprawdę zaczynając od młodzieży, kończąc na Marcinie Wasilewskim, nie miałem zastrzeżeń do pracy tej grupy zawodników w tym okresie przygotowawczym żadnej. Również Michał tutaj żaden z bramkarzy nie, że tak powiem, nie odpuścił swojej pozycji. Każdy walczył o to, żeby być numerem jeden i również Michał starał się ten okres w tym okresie być i pokazać jako ten, który ma wystąpić od początku. Także jeśli chodzi o pozycję bramkarza, to obaj bramkarze pracowali naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Chciałem zapytać jeszcze, jak wygląda sytuacja z Baszą, bo nie grał w ostatnim sparingu i czy ewentualnie, bo też się pojawiły takie informacje, że na razie bliżej pierwszego składu byłby Patryk Plewka, czy on generalnie jako taki debiutant jest już gotowy do tego, żeby zagrać w Ekstraklasie. No to jest takie odwieczne pytanie, jeśli chodzi o debiutantów, no ale zacznę od Baszy. Basza rzeczywiście miał drobny uraz w ostatnim tygodniu, dlatego też wolaliśmy go oszczędzić, jeśli chodzi o mecz ostatni i chciałem akurat, żeby Patryk, który tak naprawdę bronił się w zajęciach, jeśli chodzi o poziom piłkarski, o potencjał swój, wystąpił w tym meczu i uważam, że ten występ jego za pozytywny. Teraz jeśli chodzi o debiutantów, każdy z piłkarzy w którymś momencie powinien dostać tą szansę, jeżeli widzimy w nim ten potencjał. My w tym chłopaku widzimy potencjał i myślę, że przyjdzie czas taki, że ten chłopak zadebiutuje. Ale czy on jest gotowy? Tutaj możemy z taką dyskusję mocno rozwinąć, bo błędy popełniają tak naprawdę zawodnicy i doświadczeni mocno i ligowcy, którzy grają od lat. Każdy z ludzi, ja mam takie doświadczenie gdzieś, gdzie jako młody zawodnik popełniałem te błędy, w końcu gdzieś tam ktoś postawił na moją osobę i dzięki temu grałem przez dłuższy okres czasu. Dlatego też uważam, że trzeba wziąć pod uwagę nie tylko to, że to jest debiutant, tylko to, jaki potencjał prezentuje ten chłopak i no to już będzie później kwestia jego rozwoju, czy on ten poziom i pułap ekstraklasowy osiągnie. Ale na to pytanie sobie nie odpowiem, dopóki nie dostanie taki chłopak szans. Proszę bardzo. Panie trenerze, chciałem zapytać, czego się spodziewać po pana drużynie w tym sezonie? Jak Pisma ma grać pod batutą trenera Staroczyka? Ja nie chcę tutaj roztaczać jakichś tęczowych wizji. Nie chcę tutaj opowiadać, jak pięknie będziemy grali. Chciałbym, żeby, tak jak mówiłem przed pierwszym spotkaniem, w czasie spotkania z dziennikarzami, żeby ta Wisła pod moją opieką obroniła się sama na boisku i na to liczę, że ta praca, którą wykonaliśmy przez te tygodnie, ona się obrodzi. Oczywiście to nie jest koniec tej pracy, bo tak naprawdę to jest dopiero 5 tygodni. My ten zespół tak naprawdę poznaje oczekiwania, które przed nim stawiam i to jest taki proces, który musi nastąpić. To nie jest nic, co działa za pomocą czarodziejskiej różdżki. To musi potrwać, ale chciałbym, żeby zespół, w którym dowodzę, obronił się sam na boisku grą, stylem i przede wszystkim wynikami. Rafała Zabłowskiego chciałem zapytać, bo Rafał jest teraz kapitanem, czy pan trener widzi, że on idzie w tej opasce trochę tak urósł w szatni, czy jednak dalej jest tym samym chłopakiem? Znaczy, zmiana w sposobie i podejściu Rafała jest
spowodowana na pewno tym, że otrzymał, jest kapitanem zespołu, ale też na pewno jest zawodnikiem doświadczonym, jest zawodnikiem wiodącym, jest postacią, która nie musi dużo mówić, która ma posłuch w szatni i zawodnicy słuchają Rafała. I tego się nabiera oczywiście z wiekiem, ale też tego się nabiera pod wpływem postawy, jaką się prezentuje w szatni, jaką się prezentuje na boisku, i dzięki tej postawie Rafał zyskał sobie taki szacunek wśród kolegów. Chciałbym jeszcze, panie trenerze, spytać o Mateusza Lisa, o ten uraz, jakieś kulisy, czy to na treningu jakaś walka była, że do tego zaszło, To było zdarzenie na treningu i Mateusz uczestniczył w samym treningu i to też chcę podkreślić, że gdzieś tam nie był to uraz, który wykluczył Mateusza z treningu i zszedł w czasie zajęć. Całe zajęcia był z nami i po zajęciach zgłosił delikatne dolegliwości, jak się okazało, było to naciągnięcie wiązadła, także no, to też pokazuje, jak mocno ten chłopak walczy i chce zaistnieć w bramce na poziomie ekstraklasy. Także musimy teraz poczekać na to, aż minie jego rehabilitacja. Chciałem z kolei zapytać o napastników, bo tutaj odszedł zawodnik, który tam gwarantował 24 bramki w sezonie, jeszcze kilka asyst, teraz go nie ma, został Tenek Ondroszek, Marko Kolar, którzy mieli sezon taki, że nie szczelili nic. W Spalingach też takim strzelanie średnio szło. Jak ta ofensywa będzie teraz ustawiona w Wiśle? No, nie da się ukryć, że rzeczywiście statystyki są tutaj za Carlosem mocno, ponieważ był postacią, która była najlepszym zawodnikiem ligi, to już jest dowód na to, jakim piłkarzem był, dlatego zespołu strzelił ponad 20 bramek i to na pewno była postać, która w znaczący sposób odcisnęła piętno w ostatnim sezonie na zespole. Nie ukrywam, że mój pomysł na grę jest rzeczywiście rozłożony proporcjonalnie na cały zespół i chcę wykorzystać możliwości i potencjał ludzki, który posiadam w tej chwili, i nie opieram swojej gry tylko i wyłącznie na grze napastników, ale na sile ofensywnej naszego zespołu, bo mamy tutaj Patryka Małeckiego, mamy Jesusa Imaza, mamy Boguskiego, Wojtkowskiego, Korta. O napastnikach już Pan wspominał, także mamy tutaj siłę ofensywną, która jest znana w Ekstraklasie, która posiada też statystyki i już, że tak to nazwę, z tej potrafiła strzelać bramek, potrafiła strzelać bramki w poprzednich sezonach na poziomie ekstraklasy i tak chcę rozłożyć proporcje, jeśli chodzi o grę ofensywną. Przy okazji chciałem zapytać, czy kadra Wisły generalnie jest już w tej chwili zamknięta? Wiadomo, że okno jeszcze trwa do końca sierpnia, można jeszcze kogoś stracić, ale czy istnieje jeszcze jakaś możliwość, na przykład, że Wisła kogoś pozyska, czy raczej tutaj już dostał Pan sygnał, że ci, co są, to Pan nie trzeba liczyć? Znaczy, tutaj powiem tak, jeszcze szukamy zawodników, którzy mogliby pomóc nam w trakcie sezonu i ta kadra nie jest do końca zamknięta. Chcemy jeszcze znaleźć zawodników, którzy mogliby nam w tym pomóc, ale chciałbym, żeby to byli zawodnicy, którzy będą zawodnikami zdecydowanie, którzy podniosą nasz poziom. A które pozycje są priorytetowe? Nie chcę mówić o pozycjach. Chciałbym, to zostawić dla siebie. Chciałbym, bo zdajemy sobie sprawę też z tego, że jest to teraz, nie jesteśmy przed okienkiem transferunku, jesteśmy w trakcie. Musimy troszeczkę zdać się na los, na moment, w którym piłkarze bądź też nie znaleźli jeszcze klubu, bądź też kluby nie chcą z nich skorzystać i dlatego też czekamy i mamy kilka takich sygnałów i to cały czas
analizujemy, sprawdzamy piłkarzy, którzy mogliby do nas trafić, ale to jest rzeczywiście jakaś zależność. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Pan Kostowy z Wisła Podkarpia. Chciałbym poruszyć temat najbliższej przeciwnikarki w Gdyni, bo w zeszłym spotkaniu tego Superpucharu w Polsce widzieliśmy, że wchodzą nowego trenera, to jest troszeczkę inny zespół niż w zeszłym sezonie, również za sprawą tych transferów Kolan Cyjanowicz i na Bilanku. Jak Pan trener to ocenia najbliższej przeciwnikarki? No, tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że jest to zespół, który rzeczywiście zmienił swoje oblicze. Czy zmienił tak radykalnie? No jeszcze, na pewno chce grać, jest zespołem groźnym, to pokazał ten zespół w Warszawie, grał piłkę równorzędny mecz z Legią, miał swoje okazje. Rzeczywiście tą siłę ofensywną posiada, mają Zarandię, Kolewa, mają szybkich skrzydłowych, także to jest zespół na pewno, który potrafi się zorganizować dobrze i tak jak mówię, widać, że ten pomysł na grę jest podobny. Wydaje mi się, że podobny będzie zarówno na wyjeździe, jak i u siebie, bo rzeczywiście mocno ofensywnie zagrała Arka na stadionie Legii i to im się opłaciło. Także na pewno sporo zmian w zespole, nowy trener i tak jak to z reguły bywa, też inna myśl. Tak jak mówię, no, bardzo ciekawa piłka, którą zaprezentowali w Warszawie, także to na pewno są argumenty mówiące za zespołem Arki. Jeszcze Szymon ma tutaj Telewizja Polska. Jakie są argumenty przemawiające za Wisłą Kraków? O których wspomniałem wcześniej. My mamy zawodników, którzy stanowią o potencjale, o sile i na nich się tak naprawdę koncentruję. To jest mój zespół i uważam, że zawodnicy, o których mówiłem, czyli ta grupa ofensywna, zarówno doświadczenie jak Marcin Wasilewski czy Maciek Sadlok, to są osoby, które dają ton temu zespołowi, dyktują i dają duże możliwości. Tak? To nie muszę mówić, jak doświadczonym jest zawodnikiem Marcin czy Maciej. I do tego mieszanka chłopców młodszych, którzy rzeczywiście mocno naciskają i rywalizują o grę, tak jak mówiliśmy o Plewce, jest Grabowski, jest Laskoś, która akurat nie jest poza osiemnastką, ale to są chłopcy, którzy cały czas walczą o to, żeby wskoczyć do osiemnastki, być na ekstraklasowym poziomie i to tak naprawdę najbardziej mnie interesuje. Doceniam zespół Arki i szanuję to, co z szacunkiem podchodzę do tego, co zrobili przed tygodniem, ale mój zespół w tym momencie jest najważniejszy i znam możliwości mojego zespołu. Czy ktoś jeszcze? To dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.